Dzień dobry, baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 8 maja. Jaka będzie energia w środę? Zobaczmy. Karta siły. I piątka buław. Będziecie w środę walczyć o swoje. Być może będziecie prowadzić jakieś rozmowy, jakieś tutaj trudne negocjacje. W każdym bądź razie będziecie mieć siłę, potencjał, by użyć słusznych, mądrych argumentów i by tutaj jakąś dyskusję wygrać, bym powiedziała. Więc możliwe, że w pracy jakieś rozmowy mogą być, jakieś kłótnie, awantury mogą być również ogólnie. To nie, że tylko w pracy, tylko w ogóle. Może się w środę z kimś pokłócicie, będziecie mieć jakąś wymianę zdań. W każdym bądź razie, no, przy karcie sile, to powiedziałabym, że tutaj macie, jesteście na dobrej stronie, na dobrej pozycji, by coś wygrać, ugrać, by coś wyszło na wasze. Więc może dobrze, że tu się postawicie komuś i będziecie przeforsowywać jakiś pomysł, być może. W każdym bądź razie będzie on słuszny i uda się wam coś tutaj wynegocjować, czy też obronić swojego zdania w jakiejś tam kwestii, w jakiejś sytuacji. Także myślę, że pozytywnie. Możliwa jakaś rywalizacja w środę. To też myślę, że wygracie tą rywalizację. Do usłyszenia. Dzień dobry, byczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 8 maja. Co może się wydarzyć w środę? Byczki. Kochankowie i siedem buław. No, być może w środę trzeba będzie o coś powalczyć, stanąć w obronie jakiejś relacji, stanąć w obronie kogoś, waszego wyboru, waszego zdania. Ktoś może was tutaj zaatakować, znajomi, bliscy, przyjaciele. No i gdzieś tutaj będziecie musieli po prostu się bronić. Możliwe, że będzie chodziło o dokonanie jakiegoś wyboru. Może nie jesteście na coś zdecydowani i ktoś tutaj może chcieć was troszeczkę pogonić do tego wyboru, byście coś podjęli, byście się na coś zdecydowali, więc tu może być jakiś nacisk. Tutaj może być po prostu ogólnie obrona przed tym właśnie, przed czyimś zdaniem. No, kochankowie, to dylematy, wybory, to też relacje trójkątne, to jakieś relacje, które mają się ku sobie, więc być może trzeba będzie stanąć w obronie właśnie takiej relacji, może tutaj jakiegoś dylematu, wyboru. No, będziecie musieli w środę bronić po prostu jakiegoś swojego zdania w jakimś tam temacie, czy jeśli chodzi o jakąś sytuację, jakiejś postawy swojej. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, bliźnięta. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 8 maja. Zobaczmy, co może się wydarzyć w środę. Głupiec. I 8 monet. Możliwe, że zaangażujecie się w coś nowego, jakiś nowy projekt w środę, jakaś nowa informacja, wiadomość i podejdziecie do tego z takim mocnym zaangażowaniem, z sumiennym wykonywaniem zadania. Być może jakieś właśnie nowe zadanie się pojawi w pracy, nowa osoba, którą trzeba będzie poduczyć, wdrożyć w coś. Może będziecie otwierać coś nowego, nowe usługi, nowy klient, no i wasze zaangażowanie pojawia się tutaj właśnie w te nowe kwestie. Możliwe, że kogoś poznacie, albo jakaś to będzie nowa relacja. Może ktoś z was gdzieś tutaj będzie chciał wyjechać, jakaś podróż krótka na przykład, może się szykować. Może ogólnie przygotowania do jakiejś podróży, do jakiegoś wyjazdu, do jakiegoś spotkania. Może ogólnie będziecie się właśnie przygotowywać po prostu no, do jakiegoś, do jakiejś randki na przykład.
Więc może chodzić o jakąś osobę, może chodzić o jakieś spotkanie, o nowe inwestycje, nowe usługi, nowe jakieś sytuacje. A w każdym razie pokazuje się wasze zaangażowanie w to i to, że chcecie jak najlepiej, jak najlepsze, no, żeby ktoś miał o was jak najlepsze zdanie, więc będziecie się solidnie tu przygotowywać do czegoś. Możliwa jakaś rozmowa kwalifikacyjna. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Raczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 8 maja. Co może się wydarzyć w środę dla Raczków? Cztery kielichy i szóstka kielichów. Ktoś może się odezwać. Może się odezwać ktoś, z kim nie mieliście już jakiś czas kontaktu. To może być ktoś z przeszłości, z dzieciństwa. No i tutaj to może ktoś być znajomy, to może ktoś być z rodziny, to może być ktoś, z kim miło wam się spędzało czas i rozmawiało. W każdym razie mam wrażenie, że nie odbierzecie tej wiadomości, nie odbierzecie, nie oddzwonicie, nie odbierzecie telefonu, na przykład jeśli ta osoba będzie dzwonić. Myślę, że tego dnia możecie mieć takie podejście troszeczkę apatyczne, możecie być znudzeni pewnymi sytuacjami, być może znowu ktoś się odzywa właśnie z przyszłości, więc gdzieś tam możecie po prostu nie chcieć kontaktu, możecie nie wykorzystać jakiejś szansy, okazji właśnie do tego, by nawiązać relacje z tą osobą. Być może akurat będziecie o kimś właśnie rozmawiać z przeszłości, z kimś innym i tutaj byłaby możliwość znowu nawiązania ponownego kontaktu, czy też spotkania się z tą osobą, ale nie wykorzystacie tej szansy. Nie będziecie chcieli po prostu, bynajmniej w środę. A tutaj może być kwestia też jakiegoś wyjazdu gdzieś w jakieś miejsca, które znacie, które lubicie i też tak jakbyście z tego nie korzystali. No więc jakieś takie sytuacje, a być może powrót do jakiejś usługi, może powracający klient może być też tutaj w środę, ale też tutaj są pokazane właśnie to, że no, troszeczkę nie zauważacie pewnych rzeczy, pewnych kwestii, no i albo nie chcecie po prostu widzieć pewnych rzeczy, i tak jakbyście nie wykorzystali jakiejś właśnie szansy na odnowienie na przykład jakiejś relacji, kontaktu, na odnowienie jakiejś znajomości, na jakąś rozmowę. No, coś tutaj takiego będzie, że po prostu nie wykorzystacie tego, nie będziecie uważali, że to jest jakaś szansa na coś. Być może jakaś rozmowa z kimś, no, z kimś, kogo znacie, a z kim się dawno nie widzieliście, mogłaby coś wprowadzić w wasze życie, ale tak jakbyście tego nie chcieli wykorzystać. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 8 maja. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Zobaczmy w środę. Lwy, 10 kielichów i rycerz mieczy. Możliwy jakiś chaos w rodzinie, jakieś zawirowania. Ktoś tutaj będzie się wdawał w dyskusję, ktoś będzie chciał manipulować, ktoś będzie chciał wymóc na kimś swoje zdanie, na przykład, czy słuszność decyzji. No, możliwe jakieś wyjazdy, ktoś będzie chciał bardzo wyjechać. No, ktoś tutaj może być taki, na kogo nie będziecie mogli liczyć tego dnia, czyli możliwe, że w rodzinie, możliwe wśród bliskich znajomych, może być osoba, może partner będzie bardzo zajęty i po prostu nie będzie wam mógł pomóc akurat tego dnia przy jakichś tam kwestiach, jakichś sytuacjach, jakichś załatwianiu jakichś spraw, na przykład rodzinnych. No więc tu może być jakieś zawirowania w rodzinie, wśród członków rodziny, może jakaś dyskusja, kłótnia, może jakaś wymiana zdań, ktoś z kimś może się nie zgadzać, ktoś może chcieć na coś naciskać w rodzinie, na kogoś, na przykład na was, albo to wy możecie też na kogoś naciskać w jakichś tam kwestiach, sprawach, więc tutaj też mogą być takie rzeczy. Jeżeli mówimy, nie chodzi o rodzinę, tylko o sprawy zawodowe, no to tutaj też podobnie. Ktoś tu może wprowadzać chaos w atmosferze. Być może do tej pory była fajna atmosfera, a ktoś tutaj może mieć zły dzień na przykład i w środę gdzieś tam robić jakieś kłótnie o byle co, albo po prostu, no, możecie się z kimś, może być jakaś wymiana zdań, dyskusja na jakieś argumenty. No, możliwa jakaś kłótnia w pracy, jakieś popsucie atmosfery, bym powiedziała, pracy. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, panny. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę 8 maja. Co może się wydarzyć w środę dla panienek?
czyli dla panien, kochankowie i słońcem. A tak jakby nad jakąś relacją mogło zaświecić słońce, może poznanie kogoś, kogoś, do kogo poczuć jakąś chemię, może jakaś kontynuacja jakiejś relacji, związku. To może być też związek trójkątny, gdzieś tutaj, ale tak jakby was to ucieszyło. Możliwe ciąża z romansu, więc tutaj bym uważała, choć być może dla karty dnia to zbyt mocne określenie. Natomiast jakieś zadowolenie z tego, że ktoś nawiązał kontakt, z tego, że na przykład jest jakiś flirt, romans, więc radość z tego płynąca, ktoś się cieszy, ktoś komuś na przykład ta relacja sprawia satysfakcję, przyjemność. Może możliwe snucie wspólnych planów, jakiś wyjazd, spotkanie, randka. No więc gdzieś tutaj ten optymizm, który się pojawia, no widać, chemia po prostu tutaj wisi w powietrzu, więc być może jakaś rozmowa, która naprawi jakąś relację właśnie. Być może jakąś taką zakazaną również, więc gdzieś tu radość z tego tytułu. Mogą być jakieś dylematy tego dnia, jakieś propozycje, co nad czym się możecie zastanawiać, nad jakąś ofertą, może nad jakąś pracą, może nad innymi kwestiami, ale jakieś dylematy pojawiają się, aczkolwiek przy karcie Słońca powiedziałabym, że zostaną rozwiązane. Myślę, że dosyć optymistycznie podejdziecie do nich i na coś się zdecydujecie, wybierzecie jakieś rozwiązanie, które będzie Was satysfakcjonować. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Wagi. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 8 maja. Co może się wydarzyć w środę? Król monet. I 9 mieczy. No, ktoś z Was może mocno przeżywać jakieś kwestie związane z pracą, być może z pracodawcą. Jakaś rozmowa z szefem mogła się odbyć lub odbędzie się tego dnia, i tutaj może się pojawiać, że mocno się nad czymś zastanawiacie. Coś może Wam nie dawać spokoju. Ta rozmowa może być również w pozytywnym aspekcie. Natomiast 9 mieczy mówi o tym, że możecie zbyt wyolbrzymiać jakieś kwestie, zbyt mocno się przejmować czymś. No więc tutaj jakieś takie, może chodzić o wydatki na przykład. Możliwe, że w ogóle kwestie finansowe tego dnia będą istotne. Będziecie się zastanawiać, będziecie obliczać budżet, będziecie się zastanawiać na przykład nad jakimiś wydatkami, nad jakimiś kosztownymi prezentami na przykład, więc gdzieś tutaj no to Wam będzie spędzało sens powiek tego dnia. Może chodzić o kwestie w ogóle pracy, jeśli idziecie na rozmowę o pracy, więc tutaj stres, nerwy, myślenie, 100 myśli. To nie ma tak, że podejdziecie do tego w sposób obojętny, tylko raczej w sposób taki właśnie, że będziecie to przeżywać. Oczywiście król monet to może być stały partner, więc tutaj też jego kwestie mogą być. A tego dnia być może chodzi o jego jakieś, z nim jakieś sytuacje, jakieś rozmowy. W każdym razie coś myślicie o partnerze w jakichś tam różnych kontekstach, sytuacjach czy jakichś zdarzeniach, które miały miejsce lub będą mieć miejsce. W każdym bądź razie nad czymś się mocno zastanawiacie. Pozdrawiam Was i cześć. Dzień dobry, Skorpiony. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 8 maja. Zobaczmy, Skorpiony. 8 kielichów i dwójeczka monet. No, jakaś okazja, szansa może się pojawić dla Was i tutaj Wasze w środę albo będzie się nad czymś zastanawiać, nad tą właśnie szansą, czy ją wykorzystać, czy nie. No, jakieś możliwości, mogą być jakieś spotkania, ktoś tu może się odezwać i Wam gdzieś pokrzyżować trochę plany, w sensie zaproponować jakiegoś spotkania, może macie zorganizowany już cały dzień i będziecie się zastanawiać, będziecie chcieli się spotkać z tą osobą, więc tutaj możliwość jest dwóch spotkań, możliwość jakiejś współpracy, możliwość jakichś wyborów, ofert, możliwości, propozycji, no i Wasza decyzja, chcecie. A tak jakby chcecie iść w coś nowego, chcecie wykorzystać jakąś szansę, która się pojawia, chcecie spróbować po prostu, więc no, niektórzy z Was będą się nad tym mocno zastanawiać, inni będą w środę próbować to wykorzystać, czyli podejmiecie jakąś decyzję właśnie o tym, żeby coś zmienić, żeby odejść od czegoś, żeby wykorzystać jakąś szansę, okazję.
Jakieś zmiany się pokazują przy tej ósemce kielichów, ale zmiany z takim bólem serca. Tutaj odchodzi się od czegoś w sposób no taki. Zostawia się coś, co się bardzo lubiło, więc pojawia się po prostu coś nowego. Czasem jest tak, że chce się zmian i czuje się potrzebę właśnie dokonania jakiejś zmiany w życiu i chce się iść w coś nowego, nawet nie wiedząc, co to jest. Ale przy dwójce monet myślę, że tu będziecie mieć jakąś ofertę. Ktoś wam coś może zaproponować i stąd wasza taka decyzja, że chcecie spróbować czegoś. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Strzelce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 8 maja. Środa. Zobaczmy. Sprawiedliwość. I Królowa Mieczy. No, zdecydowanie. Jakieś decyzje będą zapadać w środę. Bardzo ważne, istotne. Możecie mieć kontakt z urzędnikami, załatwianie jakichś spraw urzędowych. Bardzo ważnych, rozmowy z urzędnikami, jakieś dokumenty związane z oficjalne, więc tu może chodzić o sądy, adwokatów, prawników, osoby oficjalne, policjantów, no różnych takich urzędników po prostu, więc jakieś załatwianie jakichś dokumentów, podpisywanie czegoś, jakaś biurokracja, doradzanie się kogoś w jakichś tam kwestiach, co zrobić z jakąś sytuacją. Może ktoś wam tu będzie pomagał napisać jakieś pismo. Możliwe, że będziecie rozmawiać z urzędami, urzędnikami w jakichś tam kwestiach. Możliwe wystąpienie w sądzie, po prostu reprezentowanie przez kogoś, mediacje, rozmowy, rozejmy. Tutaj, no, przy tych dwóch paniach, akurat w tych kartach się przedstawiają dwie panie, zresztą najczęściej i Sprawiedliwość, i Królowa Mieczy są pokazywane jako kobiety. No to faktycznie myślę, że w środę mogą być ważne jakieś takie kobiety na stanowiskach, kobiety, które zarządzają czymś. Być może z nimi jakieś rozmowy, może one coś doradzą, mogą tu być słuszne, mądre decyzje podejmowane. Myślę, że będziecie mieć do czynienia z żywiołem powietrza, przede wszystkim wagą, ale może to być też jeszcze bliźnięta i wodnik. Natomiast no, waga najbardziej tu się pokazuje. W każdym bądź razie. Być może tego dnia będzie ważna jakaś decyzja właśnie kobiety, ale kobiety takiej właśnie powiedziałabym, jakiejś takiej dystyngowanej na stanowisku. Tu może być w ogóle, wasze decyzje mogą być bardzo ważne tego dnia, to co podpisujecie, to jakie decyzje podejmiecie w ogóle tego dnia, bo to będą decyzje podjęte w sposób, tu karty wam radzą, podejmujcie decyzje w sposób taki zrównoważony, w sposób przemyślany, konkretny, rzeczowy, sprawiedliwy przede wszystkim. No, także taki może być jakiś urzędniczy dzień za załatwienie jakichś dokumentów. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Koziorożce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na 8 maja. Co może się wydarzyć? Koziorożce, czwórka kielichów i pazik monet. Możecie odrzucić tego dnia jakąś ofertę, propozycję. To może być propozycja zlecenia, to może być propozycja jakiejś pracy, praca na umowę, na zlecenie jakieś. No, ktoś wam tutaj daje szansę, możliwość na zarobienie jakichś pieniędzy, ale tak jakbyście nie chcieli wykorzystać tej szansy, jakbyście nie byli zainteresowani albo woleli coś innego, czekali na inną ofertę. Może ta oferta być zbyt, no, zbyt mała dla was, tak? Na zasadzie, że za mało możecie zarobić. Może liczyliście na jakieś większe pieniądze, więc gdzieś tutaj pojawia się coś takiego, że raczej odmówicie. Albo nawet nie zauważycie takiej możliwości, szansy zarobienia sobie jakichś pieniędzy dodatkowych, być może dla innych, jakaś szansa na jakiś kurs, rozwój, szansa na to, żeby się rozwijać w jakimś kierunku, no właśnie, jakieś szkolenie, do szkolenia. Natomiast też tak, jakbyście nie chcieli, nie interesowałoby was to wtedy, w środę. Jakaś relacja może się tu zaczynać, ktoś może wam coś miłego powiedzieć, jakiś komplement, ale też nie zwrócicie uwagi na tą osobę. To może być jakiś mężczyzna z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna.
I tak jakbyście właśnie albo przeszli obok niego obojętnie, albo po prostu nie chcieli go widzieć tego dnia, nie zauważali tej osoby, która gdzieś tam koło was się może kręcić. Więc jest szansa na poznanie kogoś, ale możecie z tego nie skorzystać. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry wodniki, witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 8 maja. Co może się dla was wydarzyć, wodniki? 7 monet i trójka monet. Czekacie na jakąś propozycję. Bynajmniej niektórzy z was czekają na propozycję. Na propozycję jakiejś współpracy, na propozycję jakąś biznesową być może. Może chodzi o jakieś nauczanie, kurs, dokształcanie, może na termin egzaminu. Ale powiem wam tak, że no w środę możecie się nie doczekać. Środa to jest taki dzień raczej oczekiwania. Być może jakiś termin ma być wyznaczony egzaminu, ale też tak jakby ta odpowiedź nie przyszła w środę, kiedy to będzie. Więc tutaj czekacie na to, aż ktoś z wami nawiąże jakąś współpracę, może na jakiś kontakt czekacie kogoś. No, być może jesteście tam umówieni, ktoś miał się nad czymś zastanowić i właśnie na to czekacie, na tą jakąś odpowiedź. Natomiast tak jakby ta odpowiedź nie przyszła w środę. Tak jakby była potrzeba cierpliwości, poczekania, przeczekania czegoś. Nie da się przyspieszyć tu pewnych spraw w tej siódemce monet. Tutaj wszystko musi mieć swój czas i miejsce, by mogło się rozwinąć, by mogło no, dobiec jakieś terminy, by mogły zostać poustalane, czy jakieś osoby mogły coś przemyśleć, zastanowić się. Więc no, 7 monet to jest karta, która wymaga cierpliwości. A może mówić o odpoczynku, więc być może trzeba będzie sobie, niektórzy z was będą chcieli sobie odpocząć, po prostu wziąć urlop właśnie od pracy, od jakiejś tutaj współpracy, od jakichś usług, więc możliwe wolne urlop tego dnia. Natomiast no, inni będą czekać na jakąś odpowiedź, na jakieś decyzje, na jakieś informacje, wiadomości. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, rybki. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 8 maja. Zobaczmy, co może się wydarzyć w środę. Cztery kielichy i królowa kielichów. No, mam wrażenie, że tutaj możecie nie wykorzystać jakichś możliwości i szans dotyczących partnera. Partnerki. Może chodzić o jakieś porozumienie, jakieś decyzje, jakieś sytuacje, i tutaj, no właśnie, albo czegoś nie wykorzystujecie, albo nie widzicie tego, nie widzicie, nie dostrzegacie na przykład starań partnera, nie widzicie tego, że on się o coś stara, czy ona. Nie widzicie tego, że na przykład no, ktoś do was wyciąga rękę, jeśli jesteście na przykład pokłóceni, więc gdzieś tutaj ten partner tak jakby nie był dostrzegany, tak jakbyście nie widzieli okazji, szans. No, karty mówią o tym, że no, ta relacja może być fajna, na przykład kogoś poznajecie też tutaj, więc no, tutaj karty mówią, że ta relacja może być fajna, możliwy potencjał jest w niej, ale albo niektórych z was nudzi, albo niektórzy z was po prostu nie chcą zobaczyć tego potencjału, niektórzy tego nie dostrzegają, nie doceniają, bo tutaj też jest taka możliwość. Jesteście zaabsorbowani innymi kwestiami, innymi rzeczami i na przykład może być tutaj w ten dzień na przykład brak zainteresowania partnerem również. Więc możecie też nie dostrzegać jakichś szans, możliwości, jeśli chodzi o wasze zainteresowania. Być może jakaś propozycja się pojawia i też możecie tego nie dostrzec. No, może wam się nie podobać czyjaś opinia, diagnoza jakaś, na przykład lekarska tego dnia. Możecie się z czymś po prostu nie zgadzać. To może być też zdanie po prostu partnera, że się nie będziecie zgadzać z partnerem w jakichś tam kwestiach. Do usłyszenia.